Cześć wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Something Craft. Tak sobie postanowiłem zmienić, znaczy stworzyć nazwę dla tej serii i tak. Jest to już odcinek oczywiście 93 i tak. Dziś dokończymy w takim razie postęp, jeśli chodzi o jedzenie, dlatego że okazało się taki problem się okazał, że tort podobno nie jest wymagany do zjedzenia, aby po prostu zaliczyć ten postęp, tak więc będę musiał dalej kombinować, bo nie pamiętam już co jadłem, zresztą pamiętam, że te rozdymki jadłem, na miniaturce jest w poprzednim odcinku. Tak, jeszcze taką dodatkową część oczywiście dograłem, 92,5. A więc tak, w takim razie jemy. A w razie czego mleka jakby, po trującym. No tak, brakuje jeszcze jednego do zjedzenia. A to już było chyba najwyraźniej. Czego tu jeszcze nie jedliśmy? To teraz już nie pamiętam. Bo ciasto podobno nie liczy się do tego postępu. Czegoś musiałam nie zjeść. Wykonane! Dobra, jednak nie jadłem okapająka. Z tego co widzę. Tak więc w końcu się udało. Mamy postęp zaliczony. No a ja tyle musiałam jeść tych rzeczy wszystkich. No niepotrzebnie wszystko jadłem. Jeśli chodzi o zgniłe mięso oraz trujący ziemia. Okapająka nie jadłem, to mi się schowało. Dobra, nieważne. Tak czy owak, okazuje się, że tort raczej nie jest ostatnim. Tort po prostu jest takim dodatkiem, który po prostu nie jest wliczany w postęp. Ale i tak zjemy na pewno też tort. No, tu przy okazji. Ja teraz muszę pochować wszystko i... No i cóż, treść odcinka już została tak naprawdę ukończona. Już odcinek powinien być skończony, ale... No ale dobra, nieważne. No to w takim razie następny cel do wykonania. Jak widzicie, zostało jeszcze tylko tyle. Tak, Minecraft już cały skończony, jeśli chodzi o end, to też już prawie, tylko chcę to zostawić sobie chyba na koniec, prawdopodobnie. Mam taki instynkt, że po prostu lepiej, że tak powiem, end zrobić na koniec, dlatego że w końcu end jest końcem, więc... Chociaż z drugiej strony powinno to być na koniec, dlatego że potem jest jeszcze początek, czyli walka z Widerem. No i tak. Przypadkowo, kiedy jeszcze leciałem tam do tajnego projektu, żeby dokończyć tajny projekt, to akurat trafił mi się slime i chyba prawdopodobnie zaliczył się do wszystkich, domowów do zabicia, tak więc mam już 19, a nie 18, chociaż już nie pamiętam ile było. Tak czy owak mam ich teraz 19. Sorry, że nie widzieliście tego, jak zabijam slime'a, ale na pewno widzieliście w poprzednich odcinkach, kiedy jeszcze grałem w pierwszym sezonie. Wtedy na bagna, że tak powiem, szliśmy i wtedy na bagnach szukaliśmy slime'ów, żeby zdobyć slime boli trochę, żeby do mechanizmów i do zrobienia smyczy, czy tam, tak, smycz to się chyba nazywa w tej wersji Minecrafta, czy tam w tej generacji Minecrafta. Dobra, weźmy sobie mleko, może się kiedyś przydać. Mleko może uratować życie w przypadku zatrucia, więc warto mieć mleko ze sobą. Tak, jak widzicie, mam szmaragdy i książkę, bo chcę sobie zrobić zenchantowany napierśnik diamentowy, dlatego że chcę mieć naprawę. Na to już się nie opłaca wsadzać naprawy, dlatego że wolałbym raczej nowy sobie stworzyć. No i dlatego poleciłem po książkę naprawę. Mam już wszystko przygotowane w skrzyni, tak więc... Chociaż nie musimy tam lecieć, polecimy tam później. Kiedy przejdę sobie przez Nether. A jeszcze a propos. Więc tak, kilka kotów sobie posadziłem tutaj. To jeszcze wam pokażę. Tutaj mamy dwa czarne koty siedzące sobie, pilnujące przejścia ulicznego. Jak widzicie. No, i tutaj są jeszcze, tam pilnują, tu pilnują, żeby creeper żaden nie przeszedł. Z tej strony również mam koty, które pilnują przejścia. No i tak, pod bramami też mam koty.
I właśnie tutaj są dwa koty, jakby Creeper przypadkiem, bo gdyby brama na przykład została otwarta i gdyby Creeper jakiś próbował wejść, no to te koty go odstraszą prawdopodobnie. No chyba, że nie zwróci na nie uwagi, to wtedy szybciej wejdzie do miasta. Ale to będzie tylko dla mnie znak, żeby już go od razu zezłomować. Kurczę, za mocna ta fajerwerka. Chciałem tylko przez ulicę się przedostać, ale... No to jesteśmy. No i tak, a propos rekordów, no to tak. Na razie póki co jestem pierwszy chyba, który, no, który zrobił skrzynię, zapełnił skrzynię, całą podwójną skrzynię tymi oddechami smoka. Tak, czy tam stakami oddechów smoka. Tak więc... Nawet odcinek chyba tak nazwałem. Tak więc wystarczy spojrzeć na datę, kiedy odcinek, że tak powiem, upubliczniłem, tak więc zobaczycie. No ale nie mam nic przeciwko, żeby ktoś inny również próbował tego rekordu. Wręcz przeciwnie, raczej gratulacje się należą komuś, kto, kto by zdobył też również by zapchał całą podwójną skrzynię oddechem smoka. Dobra, lecimy w takim razie do, lecimy w takim razie do wioski, w której to osadnicy sprzedają, handlują książkami z naprawą, czy tam jedną książką z naprawą. Na szczęście stać mnie, więc sobie kupię. A co najważniejsze? Znaczy, co jest najlepsze w tym przypadku? To, że nie zużyję wszystkiego na tej książce, że będę miał jeszcze sporo, no może nie sporo, ale o połowę mniej tylko, mniej więcej. A więc w takim razie... A więc w takim razie kupujemy. Od tego bibliotekarza. Naprawa. No, nawet więcej niż połowa. O, proszę bardzo, zostanie nam 17 szmaragdów. Jeszcze expa chcę. XP też chcę. Dawaj XP. Tam expa. Dobra, trudno. Zatrzymaj sobie tego expa. Widzicie? Nawet się ucieszył, że kupiliśmy jedną książkę od niego. Fajnie. Ale już to jest rozwinięty maksymalnie. Ostatni, więc już raczej... No, ten miał oczywiście okrodę 4, ale już okrodę 4 ma. O, znaczy nie, ten miał jedwabny dotyk i okrodę 4. Dobra, wszystko już mam. Już nie będę musiał handlować z osadnikami, żeby kupić te książki. Mam już wszystko zaczatowane na naprawę. No, wszystko mam zaczatowane na naprawę. No, tak powinno to być. No, nie wiem, co chciałem jeszcze innego powiedzieć, czy tam inaczej. Mam 40, ponad 40 level, tak więc mogę sobie od razu zaczatować te klaty. Oczywiście nie to, co mam w ekwipunku, tylko nowo. No tak, tak to wygląda. Myślę, że po przejściu trybu przygody będę mógł się zająć, że tak powiem, tym endem, czyli wziąć po prostu smocze jajo, które mam w skrzyni schowane. Ale nadal mi jeszcze brakuje kilku mobów do zezłomowania. Tylko nie wiem, które teraz to miały być moby. No, szkielety w Netherze? Może to są... Może nie atakowałem, ale raczej chyba walczyłem ze szkieletem na tym... No, na tym poziomie, znaczy na tej wersji, tak, więc raczej powinno, raczej jest zaliczony chyba, tylko jakiegoś innego mi brakuje, nie wiem którego. Jaki mob? Jeszcze trzech mobów mi brakuje. Jakieś moby jeszcze są do zezłomowania, dobra. Jeśli chodzi o postępy, no to tak. To już nie powinno być problemem, wystarczy tylko po prostu sprowadzić jeszcze osły, konie. No i... No i co tam jeszcze sprowadzić? Jakiś mob jeszcze służył do... Dobra, dobra, później. Nether będzie trudny, ponieważ będzie trzeba, wprowadzić Gasta do zwykłego świata. No, bo za chwilę będzie za późno. Dobra, już se na piechotę przejdę. No tak, oczywiście ryby mi się skończyły, którymi można mnożyć koty, więc prawdopodobnie...
prawdopodobnie no, nie zdobędę więcej kotów na razie póki co, bo tylko dorszami chyba można. Aczkolwiek zobaczymy, czy można więcej. Znaczy, czy można użyć zwykłych ryb. Znaczy, łososi. To zobaczyć, czy da się. Bo potrzebuję jeszcze jednego kota. O, da się. No to dobrze. Zróbcie to i siad. Siad. I mały też siad. Czemu posadzić go nie mogę? O, siedzi, bo się zaciął właśnie, a ty... Chcę, żeby siedział dokładnie w tym miejscu. O, tutaj przy ścianie, żeby po prostu pilnować dojścia. Tutaj kolejny będzie siedział. O, a tego sobie wezmę. Dlatego, że potrzebuję kota również przy stanowisku pracy, takim jakim jest oczywiście, żeby mi creeper nie podchodził do betonowni, żeby mi nie podchodził przy pracy w betonie. Czy tam do betoniarki, żeby mi creeper nie podchodził, kiedy jestem zajęty kopaniem betonu. To jest najlepsza strategia właśnie. Dobra, nieważne czy tyłem, czy przodem, żaden creeper tu nie podejdzie, kiedy kot tu będzie siedział. Jeszcze zróbmy, żeby się obrócił, o, przodem. Jak ktoś tutaj podejdzie od tej strony, no to po prostu kot będzie przepędzał creepera, dopóki nie skończy kopać beton. Aczkolwiek ja stoję zawsze dalej trochę od tej betoniarki, tak więc myślę, że kot powinien siedzieć gdzieś tutaj. Tak, aby po prostu odpędzać creepera. No i w ten sposób. Będę kopał wtedy na przykład, nie wiem, beton, będę potrzebował przerobić cement na beton, no i po prostu kot będzie odstraszał. No a ten dorośnie to też będzie odstraszał, chociaż teraz już nawet odstrasza chyba creepery. No dobra, co dalej? Chcę klatę stworzyć nową, tak więc myślę, że staćmy na kratę, znaczy na klatę, tak więc od razu sobie ją stworzę. Tak, zamiast lasować w ciemno, to od razu sobie zaczatuję tak jak chcę. O, trochę wyjdzie na to diamentów, ale trudno. Tak, tu mam oczywiście rzeczy, które mi są potrzebne, czyli ochrona 4, zniszczalność 3, no i naprawa. Na to rzucę oczywiście zaklęcie. Tylko najpierw trzeba ją oczywiście mieć. Dobra, pójdę do najbliższego craftingu, najbardziej widocznego. Mamy. Po raz kolejny i ostatni już chyba robię tą zbroję. Ochrona 4, nie wiem czy wystarczy oczywiście levela, bo to dużo kosztuje. Naprawa kosztuje, też nie zniszczalność 3 kosztuje, 2 levele, 3 i 2 to jest 5, no i 11 to jest 16. Czyli raczej powinno mi jeszcze zostać trochę levela. Dobra, czyli tak. Czy ja w ogóle nazywałem elementy zbroi? A nie, nie nazywam elementów zbroi, tak więc mogę bezpiecznie, że tak powiem, pozostać w tych elementach. Znaczy, dobra. Znaczy, bez nazwy. Znaczy, nazwa domyślna. A, tylko, że więcej wtedy wzrasta level. No i koniec kowadła. Kowadło poszło... sobie poszło, więc ja nie będę... Albo dobra, zrobię nowe, ale miałem oszczędzać na żelaznego golema. Już, to jest wyjątkowa sytuacja, więc potrzebuję niestety wziąć nieco więcej. Już bloki żelaza są ogólnie drogie. Ale i tak. Wiadomo, mógłbym użyć księgi receptur, żeby szybciej to stworzyć, ale... Po co? To jest dopiero świeży produkt. Dopiero od 1.12.2 dodali, więc jakbym miał jeszcze nowszą wersję, to wtedy już bym korzystał. Albo miałbym bardziej zaawansowane craftingi, to wtedy bym używał księgi receptur. Dobra, gdzie to kowadło stało? Tu chyba stało. Tu jest środek taki umowny. 33 levele kosztuje. No cóż, jednak mi braknie, ale trudno. Bo jednak droższe to się staje, ale dobra. No to ja lecę oczywiście do farmy expa, no bo w końcu mam ją akurat tam zbudowaną. No i w ogóle miecz by mi się jakiś przydał lepszy chyba.
Dobra, nieważne. Bo zobaczcie, miecz mam na swoim prywatnym sejfie, chyba stworzyłem specjalny miecz z naprawą. Bo podobno lepszy miecz to jest właśnie jak ma szerokie ostrze i odrzut, ale jednak nie zawsze to szerokie ostrze się przydaje. Na farmach się nie przydaje na przykład, bo może wtedy zabić za dużo zwierząt na przykład. No ale do walki. Niezniszczalność 3, ostrość 5, szerokie ostrze 3, grabież 3. No i tak, wiadomo, grabież 3 dlatego, że czasami chcę coś wyfarmić z mobów, więc warto mieć. Ale naprawa by musiała jeszcze być, dlatego że takie coś to trochę... Znaczy da się chyba taki stworzyć, ale nie wiem, teraz nie mam pewności. Bo podobno jest jakieś tam ograniczenie do iluś tam enchantów. No i czekamy oczywiście, aż się moby nafarmią, to trochę zajmie. Bo znaczy, no czy jednak mi nie wystarczyło levela, ale trudno, to jest, no... To było do przewidzenia z jednej strony, ale ja jak zwykle nie przewidziałem. No i co dalej? No, płyną skubany. O, ta zbroja jest na przykład fajna. Fajnie by było zdobyć wszystkie elementy tej zbroi. Kolcza zbroja to się oczywiście nazywa. Cóż, kolcza zbroja jest tak rzadka, że jest jeszcze cenniejsza od diamentowej. Tak więc... Ale nie jest za to mocniejsza od diamentowej. Więc fajną dekoracją może być. To dopiero 16 level, no. Już jesteśmy z powrotem. Tu mamy jakiegoś wrogiego gościa. Który dał żelazo. To znaczy, że tu trzeba oświetlić w tym miejscu. Tu jest ciemno. A więc... Stąd weźmy sobie pochodnie. I oświetlmy to miejsce. Bo ma być tutaj bezpiecznie. Dobra, gotowe. Tak, przy okazji jeszcze nie mam niestety 32, czy tam 33 levelu. Dlatego, że jeszcze muszę coś zrobić, więc tak. Tutaj chyba było żelazo. Ale to chyba nic nie da. No to zaś będzie trzeba tam wracać. Ewentualnie do farmy jakichś pójść. Więc kilka miejsc, gdzie można zdobyć oczywiście expa jeszcze. I chyba będzie trzeba zbudować farmę Endermanu. No, jeszcze się znacie. Chyba nie parzysta liczba ich jest. No tak. A przy okazji... Już więcej nie ma, chyba to są wszystkie. O! Przy okazji tutaj level wchodzi. I gotowe. I przy okazji trochę więcej mięsa wchodzi. Czyli tak naprawdę... Chyba, że wszystko za jednym zamachem.
Oczywiście tą szóstkę dodam sobie tutaj, żeby się również przepaliła. Tutaj sobie po prostu uzbroja się zapas pożywienia. No, czyli, że tak powiem, dwie sroki za jeden oko. Zarówno level za mnożenie krów, jak i dodatkowo jeszcze mięso. No i skóra również się uzupełnia. Ale resztę przepalę oczywiście tradycyjnymi metodami, dlatego że... Dlatego że potrzebuję levela. Dobra, kości odłożymy, skoro przybyło ich nieco. Szmaragdy, no cóż, w tym, na tym świecie nie uda mi się raczej zdobyć nie wiadomo jakiej wysokiej ilości szmaragdów. Czy wysokiej liczby ilości szmaragdów. Dobra. Jak razie trzeba poczekać, aż się przepali. Przy okazji będzie uzupełnienie pożywienia. No i tak. Jeśli chodzi o zbroję diamentową, to myślę, że już mogę na pierśnik odłożyć, ewentualnie to zjechać do zera. No ale dobra. Ziarna kakaowe, nie mają chyba swojej farmy tutaj. No to zrobię to w ten sposób. Na szybko. Ja tu mam. Tu mam. No to w takim razie na szybko to zrobimy. To pytanie, w którym miejscu jeszcze? Myślę, że... Żeby nie rzucało się zbytnio w oczy, no to dam to tutaj. Dobra, niech sobie rośnie w ten sposób. Taka mini farma pod oknem, znaczy nad oknem będzie sobie wisieć. No to jakieś ramki na przedmioty, tutaj jakiś przycisk, który miałem gdzieś użyć, ale chyba zrobiłem sobie nowy zamiast go użyć. Co tu mamy jeszcze? Hill of Stone, wersja stara. A, bo potem inaczej sobie nazywam, dobra. Czyli po prostu... Dobra, tyle tutaj jest rzeczy. Dobra, pora przejść ten level i zaczatować wreszcie tą klatę, bo strasznie długo to trwa. Dobra. I nadal nie mam tego levela, którego chciałem. Więc jeszcze trochę to zajmie. Nie mówiąc już o tym, że trzeba odwiedzić jeszcze jedną podwodną świątynię, aby zdobyć te latarnie. Bo mi się chyba już skończyły w tej poprzedniej świątyni podwodnej, w której już byłem. Tak przy okazji mamy 1996 dzień, więc... No, więc prawdopodobnie mam nadzieję, że w tym dniu już będę mógł zenchantować. Jeszcze 8 mięs musi się przepalić. O, tutaj automatyczne przepalanie już przepaliło. Zobaczmy, jaki mamy zapas węgla. Jeszcze jest duży zapas węgla. Kakao już jedno wyrosło sobie. No, trzeba poczekać, aż się więcej przepalić, żebym po prostu miał więcej levela. Ewentualnie złoto mógłbym przepalić w piecu, aby... No, aby zdobyć więcej levela. Za podniesienie złota. No to owce. Nie chcę owiec zamieniać. No, chyba, że czarną owcę, ale... Tylko na agresywne mowy to działa, znaczy więcej levela jest. Za przyjazne raczej tyle nie zdobędę. Dobra, to tylko... O, mamy krowy nareszcie. Nareszcie jakieś inne... zwierzęta. Sorry krowo, ale... Muszę mieć z czegoś level. A wy jesteście... najbardziej opłacalne. Bo że skóry dropiecie, to jeszcze mięso.
Będę, żeby wrócić potem, tak. Tam jest kierunek zachodni. Dobra, na zachód. Nie wiem, owce mogą się przydać. Po prostu to jest bardzo duże pastwisko, na którym można po prostu zdobyć bardzo dużo wełny. Tu już ja oczywiście nie korzystałem z tego, ja korzystałem tylko ze swojej farmy. Ale kto wie. On się zacięło. Minecraft się potrafi zacinać. Dobrze, nie będę polował na... Dobra, będę polował, bo mnie Minecraft wkurzy. Swoim przecinaniem. W takim razie owce. Wszystkie owce w takim razie będą ginąć. W końcu to są dzikie owce, więc one raczej... Dobra. To jest Minecraft, wszystko działa w swoim czasie. Dobra, ostatnia owca do zabicia, ewentualnie szkielet, ale dobra. No to lecimy do domu. Lecz dofruniemy. Jeszcze farma tam jest, więc muszę ją ominąć. No i gotowe. No jeszcze muszę przepalić niestety, albo ewentualnie wziąć. Dobra, to przepalamy w takim razie. Skoro stać mnie... czekajcie... jeszcze nie. Ja chcę jeszcze tego samego dnia to zrobić. Mamy więcej węgla, czy nie mamy? Dobra, to dodam do automatycznego przepalania w takim razie. O, niech się przepali mięsko tutaj. Skóry. Jajka do schowania. Tak, tu co jeszcze mamy? Dobra, wełna. Wełna nie ma chyba skrzyni swojej. Wydzielony specjalnie, tak więc. Tak więc od razu ja to zaniosę do tej automatycznej. No a co z czarną wełną w takim razie? No cóż, czarnej można się albo pozbyć, albo zatrzymać na specjalną okazję. Jeszcze bank z drzwiami, czy wygląda jak otwarty. No i gotowe. No i mam gotowe. Niezniszczalną zbroję. Jeśli chodzi o mięso, to mógłbym je wrzucić do jedzenia. Ewentualnie nosić je ze sobą, jako awaryjne jedzenie. A więc tak. Dobra. Czyli podsumujmy. Zostały jeszcze jakieś dwa nie wiadomo jakie moby. Znaczy trzy nie wiadomo jakie moby. Pytanie co jest z tymi trzema mobami. Pozostałymi. Będę musiał to przejrzeć i potem ewentualnie na następnym odcinku po prostu zajmiemy się tymi mobami. Zezłamujemy ostatnie moby. Tak, czyli podsumujmy. W tym odcinku zdobyliśmy wszystkie, zjedliśmy wszystkie jedzenia. No i będzie się trzeba zająć chyba Netherem. No, czyli bez levela kończę oczywiście odcinek. A, jeszcze zapomniałem wspomnieć o tym. Tutaj
tutaj jak widzicie, zburzyłem to drzewo, czy tam ściąłem to drzewo, które tu było tu takie duże i takie drugie i zmieniłem to na coś takiego. Taki mały, oczywiście zbudowałem tutaj domek jeszcze dodatkowo na tym drzewie, tak jak mówiłem na początku, że zbuduję domek na drzewie, to zbudowałem. Oczywiście sobie wyhodowałem no, dużego mutanta tutaj, no i po prostu w nim sobie zbudowałem domek. I to tyle. Miał być początkowo dla kotów, ale nie da się ich sprowadzić tutaj do środka kotów, tak więc kotów nie będzie. Koty nie będą miały swojego własnego skansena. Tak więc to jest tak, ale przynajmniej dobrze się prezentuje z daleka. No oczywiście dach staram się zrobić taki, żeby nie był to klasyczny dach, taki jak zwykle budowałem, tylko taki trochę inny. Jak widać... taki spadzisty z przodu, no i od boka, po bokach również. Dobra, to tyle. Dzięki bardzo serdecznie za oglądanie, zapraszam do kolejnych odcinków, na razie, cześć, pa, no i pozdrawiam. Przepali się to wreszcie.